Żeby świąteczny czas minął bezpiecznie, apelujemy o bezpieczną jazdę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. W czasie świątecznego weekendu na drogach miasta i całego powiatu bełchatowskiego o bezpieczeństwo mieszkańców będzie dbała większa ilość policjantów, więcej patroli z Wydziału Ruchu Drogowego, ale także z Wydziału Prewencji oraz funkcjonariuszy Służby Kryminalnej będzie można dostrzec na drogach całego naszego powiatu bełchatowskiego. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego będą przede wszystkim kontrolować trzeźwość kierowców, będą sprawdzać prędkość, jaką kierowcy się poruszają, ale również sprawdzą stan techniczny pojazdów. Ich uwadze nie umknie również to, w jaki sposób przewożone są dzieci oraz czy wszyscy w pojeździe korzystają z pasów bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze nie zależy tylko od działań policji, ale przede wszystkim od zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego wtedy, kiedy wsiadamy za kierownicę, pamiętajmy, aby być bezwzględnie trzeźwym. Wtedy, kiedy wyjeżdżamy w dłuższą trasę, należy być wypoczętym, sprawdzić, skontrolować stan techniczny pojazdu i podróżując należy pamiętać o tym, że wolniej znaczy bezpieczniej, zatem należy jechać z bezpieczną prędkością.